Akurat tej formacji się nie cierpi. Problem polega na tym, że przez całe lata i dzisiaj jest ona największa formacja opozycyjna. I to był ten paradoks, z którym symetryści sobie nie potrafili poradzić. Znaczy, Jak, jak oczekiwać pokonania Pisu, nie znosząc organicznie największego ugrupowania antypisowskiego? Prawda? Witam Was, w podcast 460. Gościem dzisiejszego odcinka jest Mariusz Janicki, wicenaczelny tygodnika Polityka, od wielu lat związany z polityką, a jesienią 2023 roku wspólnie z Wiesławem Władyką wydali książkę Symetryści. Jak się pomaga autokratycznej władzy? To symetryzm jest punktem wyjścia do naszej rozmowy, ale zasadniczo zastanawiamy się, jak będzie przebiegał ten proces redemokratyzacji, jaką rolę w tym procesie Pełnią i pełnić pewnie jeszcze będą symetryści, no i czy jest szansa na pojednanie. Zapraszam. Panie redaktorze, przede wszystkim bardzo dziękuję za przyjęcie zaproszenia do Podcast 460. Ja dziękuję za zaproszenie również. Bardzo się cieszę na naszą rozmowę, dlatego że z redaktorem Władyką panowie jesienią mieliście debiut swojej książki Symetryści Jak się pomaga autorytarnej. Autokratycznej władzy. Książka ta jest, po pierwsze, niezwykle, że tak powiem, na czasie ze względu na to, co się w Polsce działo i dzieje, ale też ze względu na procesy takie globalne, które obserwujemy w zakresie dużych tendencji autokratyzowania się wielu partii politycznych i wielu rządów i w Europie i na świecie, ale też z punktu widzenia procesu redemokratyzacji, w którym my obecnie jesteśmy. Zresztą Europa z nadziejami na to, jak się nam powiedzie, wychodzenie z tych szpon populizmu to krytycznego patrzy. Ja mam, oczywiście przejdę do symetrystów, ale tak trochę na naokoło. Zacznę od takiej kwestii. Kilka dni temu w jednej z audycji radiowych jedna, komenta, jedna z komentatorek powiedziała tak: Im dłużej nadaje nowa TVP, tym mniej jestem przekonana, że było warto. I na kanwie tego cytatu w zasadzie dwa pytania, panie redaktorze, od razu na start. Po pierwsze, czy pana zdaniem było warto, a po drugie, jak się ma symetryzm po 15 października? Nawet wiem o kogo chodzi. Wiem, że wiem, kto to powiedział, a to jeżeli pan nie chce wymieniać nazwy, to nie będziemy wymieniać. Eee, znaczy to jest tak, no to jest, zacznę od tego drugiego pytania, czy symetryzm ma się dobrze po 15 października. Znaczy, to, ten cytat, który pani podała, znaczy pokazuje, że tak, jak najbardziej. Znaczy, myślę, że, że nawet jeszcze bardziej. Ja może od dwóch powiem, jak my definiowaliśmy symetryzm, żeby no nie każdy może być zorientowany, znaczy, nasza krytyka takiej postawy symetrystycznej polega na tym, że nie zgadzamy się, że PiS, Prawo i Sprawiedliwość jakby jest normalno demokratyczną partią i należy do liberalno-demokratycznego systemu. Symetryści z kolei traktują PiS jako takie właśnie zwyczajne, normalne ugrupowanie, może nieco bardziej ekstrawaganckie, może trochę, trochę zbyt radykalne, ale że generalnie PIS i zdanie mieści się w systemie demokratycznym. I stąd ten symetryczny, czyli jakby symetryczne postrzeganie PiSu, i innych ugrupowań na scenie politycznej. My się z tym radykalnie nie zgadzaliśmy od 2016 roku, kiedy wprowadziliśmy ten termin do języka polskiej polityki. Do dzisiaj uważamy, że nie, że PiS, zresztą sam lider tej partii o tym mówił, że PiS jakby jest ugrupowaniem, które walczy ze wszystkimi. Ugrupowaniem, które się nie zalicza do tego szeregu, z którym, którym na przykład jest Platforma Obywatelska nie zawsze tak daleko, żeby w ogóle powiedzieć, że się wyłącza z liberalnej demokracji, co zrobił Wiktor Orban. Wiktor znaczy, Orban wprost powiedział kilka lat temu, że on buduje inny system niż liberalna demokracja. Kaczyński tego nie powiedział, ale tego nie trzeba mówić. Znaczy, on idzie drogą Orbana i w praktyce buduje również inny system. E, więc to jest nasza krytyka tego symetryzmu, czyli uważamy, że między pisem em a resztą ugrupowań jest różnica jakościowa. To są dwie różne rodziny polityczne, w tym sensie również i ideowe, i ustrojowe. Natomiast symetryści uważają, że to jest przesada, że tak nie jest, że PiS może robić takie wrażenie, ale w gruncie rzeczy jest to element, rutynowy element demokratycznej gry. To, to jest ten symetyzm. I ta wypowiedź, którą Pani powiedziała, że jeżeli tak ma telewizja ta wyglądać, to lepiej było tego nie robić, No czy jest właśnie tego dowodem? To znaczy. Dla nas to, co się działo z telewizją publiczną przez 8 lat, to znaczy nie da się obronić na żadnej płaszczyźnie politycznej, moralnej, prawnej, jakiejkolwiek. I dlatego dzisiaj, jakby mówienie o tym, że, 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 że nie warto było, de facto, no nie warto było tego zmieniać, prawda, ponieważ teraz nie jest wcale lepiej, no jest taką kwintesencją symetystycznego myślenia, prawda, że. W gruncie rzeczy, no można porównywać tę te dzisiejszą telewizję z tamtą, prawda? Tam no, będziemy patrzyli, prawda? No tak, tamci tak mówili, ci tak mówią, prawda? ci mieli swoje racje, ci mają swoje racje i w sumie e, nie ma wielkiej różnicy, bo jedną z cech symetryzmu, to żeśmy w książce zresztą wspomnianej przez panią m, bardzo mocno e, wyeksplikowali. Jedną z cech symetryzmu jest, e, jest jakby postrzeganie, że takie oto postrzeganie, że każda opinia, jakby jest równa, prawda? Że w gruncie rzeczy nie ma wyróżnionych. Kiedy dzisiaj mówimy o tym, że istnieją dwa równoległe systemy prawne, to też jest przejaw symetryzmu już powyborczego, to też pokazuje, no tak, no jedni mają jeden system i nie mają inny system. Immanentną cechą symetryzmu jest niewyróżnianie opcji. Znaczy, racje są rozłożone, nie ma, jednej, nie ma racji wyróżnionej, nie ma ustroju wyróżnionego, nie ma systemu, który ma przewagę nad innymi że jedni sądzą tak, a inni inaczej. Otóż my fundamentalnie się z tą tezą nie zgadzamy. Uważamy, że jest wyróżniony system, że system liberalnej demokracji jest tym wyróżnionym systemem, jest systemem lepszym, systemem sprawiedliwszym, systemem godniejszym, systemem pożądanym przez społeczeństwo. I tym się różnimy właśnie od, od, od senatystów. Myślę, że nie zdradza dużo, jak powiem, że my kiedyś w takich zakulisowych rozmowach w jednym z programów, w których razem komentowaliśmy wydarzenia, rozmawialiśmy o tym, że jednak nie porównuje się rzeczy nieporównywalnych. I w zasadzie na, na tej kanwie mam następne pytanie, dlatego że no oczywiście mamy po 15 października zmiany. Jest zmiana rządu, myślę, że dla. Prezesa Kaczyńskiego dla Prawa i Sprawiedliwości, co jest trochę nieoczekiwane w tym sensie, to w jakim to trybie się odbywa. To znaczy, słowem jest trochę nieoczekiwany fakt, że Tusk działa bardzo stanowczo i pokazuje skuteczność swoją i, co więcej, państwo pokazuje skuteczność. I teraz, oczywiście, wiedzieliśmy od początku, że ten bałagan, który Prawo i Sprawiedliwość, prawny bałagan między innymi zostawi, będzie wyzwaniem dla nowego rządu. No, i tutaj e, oczywiście bardzo często isymetryści, ale też zwolennicy prawa i sprawiedliwości zestawiają, e, jakby te nadużycia władzy, które PiS przez lata popełniało, z błędami, które e, popełnia, e, jak się wydaje, póki co, e, które popełnił minister Sienkiewicz w kontekście zastosowania określonych przepisów. A propos mm. telewizji. No i e, no myślę, że nie trzeba jakoś głęboko szukać różnych komentarzy, gdzie, e, gdzie na, na porządku dziennym jest e, jest mówienie, że w zasadzie kto nie rządzi to jest tak samo źle, wszyscy łamią prawo, wszyscy łamią konstytucję. Jak pani Redaktorze zatem to postrzegać Pana zdaniem? Stawiać znak równości, czy nie stawiać znaku równości? To prowadzi, to Pani powiedziała, prowadzi do pewnego paradoksu takiego, to, że walka z bezprawiem okazuje się bezprawna. Czyli przywracanie porządku konstytucyjnego okazuje się niekonstytucyjne, prawda? Symetryści mówią również tak o to, że miało być ładnie, miało być prawda już bez awantur, a jest chaos, jest jeszcze gorzej, prawda? Znaczy My też mamy taką tezę, że wiele haseł symetrystów jest suflowanych, po prostu suflowanych w rozmaity sposób, mniej lub bardziej uświadamiane jest to przez symetrystów, ale suflowane przez, przez PiS, po prostu PiS całe lata takie hasła suflowa, prawda? Teraz to hasło, że ma być, miała być Polska uśmiechnięta, a są prawda, same awantury i tak dalej, to też jest jakby, przecież to jest hasło, które również powtarzają politycy PiSów, że miało być lepiej, a jest gorzej. To znaczy, to jest ten taki właśnie syndrom okresu przejściowego, jak ja to nazywam, kiedy rzeczywiście jest ogromny, znaczy trwa w ogóle jakby proces skonsumowania wyniku wyboru. Moja teza jest taka, że wybory trwają de facto nawet, że dokonała się techniczna zmiana władzy, czy znaczy władzę prawda, objęła inna ekipa, ale jakby prawdziwy wynik wyborów się jeszcze nie rozstrzygnął, w tym sensie, że, że, że PIS próbuje nie pozwolić tej nowej ekipie na de facto, na prawdziwe objęcie władzy. Chcę stworzyć wrażenie, że rządy tuska są chwilowe, tymczasowe, że to jest jakaś awaria, prawda, duża frekwencja, która się już nigdy nie powtórzy, prawda? Że to chwilowe, że nastąpiło jakieś zacięcie się maszyny PiSowskiej, ale że ta maszyna szybko zacznie, pracować, pracować nadal. Ja z tego punktu widzenia patrzę na wszystkie ostatnie wydarzenia. To znaczy, PIS próbuje nie pozwolić platformie na prawdziwe objęcie władzy. I, i, I są w tym, i PiS jest tym wspierany przez właśnie takie symetrystyczne patrzenie, takie czysto zewnętrzne, prawda? No tak, wtedy były awantury, teraz są awantury, ale już nie ma refleksji, na czym te awantury polegają, na czym polegały wtedy, na czym polegają teraz, prawda? Że to jest, że brak, tego, brak tej refleksji jest, jest dla nas rzeczą zdumiewającą, i wciąż się zastanawiamy, jak to jest możliwe, u przecież no, inteligentnych ludzi, którzy, no przecież no, ten. W zawodzie związanym z mediami no, pracują ludzie, wydawałoby się inteligentni. nie są tego w stanie zrozumieć, że, 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 że nie każda awantura jest taka sama, prawda? Że nie każde posunięcie ma taki sam cel, prawda? Że PiS robił pewne rzeczy po to, żeby przejąć państwo pozakonstytucyjnie. Dzisiejsza, dzisiejsza ekipa rządząca no, działa, działa w sposób taki, żeby temu przejęciu zapobiec. Natomiast symetryści patrzą tak, no wtedy była awantura i dzisiaj też jest awantura, prawda? I to jakby, no, to to jest jakby kwintesencja tego spojrzenia symetrystycznego. Myślę, że w tym kontekście rozróżnienia, które usilnie próbujemy dokonać, jest chyba, nie wiem, czy się pan zgodzi z taką tezą, jest jeszcze rozróżnienie takie o, o to, kiedy się po pierwsze jest ten okres przejściowy i dokonuje się pewnych działań i siłą rzeczy te błędy będą się pojawiały, a czasem będą po prostu politycy wybierać mniejsze zło, ale chyba jest różnica też wynikająca z tego, że PIS jednak podważał fundamenty demokratyczne systemowo, prawda? Czyli to nie był jeden błąd, tylko to były, wydaje się teraz z perspektywy, bardzo zaplanowane działania, które suma summarum, pewnie gdyby nie zmiana 15 października, to Kaczyński domknąłby system. Więc może ta systematyka podważania praworządności jest tym czynnikiem, który będzie nam różnicował jakość tych dwóch rządów. No, będzie dlatego, dlatego tak trudno teraz jest te wszystkie zmiany odwrócić. dam tylko jeden przykład. Otóż mówi się o tym, no tak, z tą telewizją, no to rzeczywiście trochę to było, jak to PiS mówi, ale symetryści przejmują na rynpał, prawda, po bandzie i tego typu określenia padają. I są apele, żeby się jakoś porozumieć z panem prezydentem i tak dalej, ale zwróćmy uwagę na to, jakby to porozumienie ewentualne miało wyglądać. Otóż prezydent Duda daje jakieś sygnały, że rzeczywiście być może by się zgodził na to, żeby to nie Rada Mediów Narodowych wybierała prezesa telewizji publicznej, tylko Krajowa Rada Radiofonii Telewizji, jak było kiedyś. No i wydaje się, że tu jest szykuje się jakieś pole do kompromisu, no Rada Mediów Narodowych, prawda, jest opanowana przez ludzi PiSu, no rzeczywiście wróciłyby do Krajowej Rady, tylko tam też jest, tam też są ludzie z PiSu. Znaczy to jest, to, to jest taki klasyczny kompromis, którego domagają się symetryści, prawda, znaczy, że pan prezydent ustąpi, no bo już nie Rada Mediów Narodowych będzie wybierała, prawda? No i jakby jest tu pole do jakiegoś porozumienia, tylko że będzie wybierała Krajowa Rada Radiofonii, która też jest opanowana przez PiS, a jeżeli koalicja zaproponuje zmianę, prawda, zmianę w Krajowej Radzie, to prezydent się już na to nie zgodzi, prawda? To, to, to pokazuje, jak daleko zaszły te zmiany, o których pani mówiła, że one, to, to, to są zmiany wielowarstwowe, to znaczy kiedy już, jakby jedna rzecz, jakby jakaś jedna bariera pada, no to widać następną, prawda. E, PiS się zabezpieczył systemowo, jak Pani powiedziała, dlatego walka z tym systemem jest tak piekielnie w tej chwili trudna, zwłaszcza że no, w tym okresie przejściowym, czyli do czasu ewentualnej zmiany, znaczy, to... na, pewno, na pewno zmiany prezydenta, tylko nie wiadomo oczywiście jeszcze kto wygra. I w tym czasie rzeczywiście PiS liczy na to, że nowa władza się wykrwawi, wyszarpie, zmęczy, ludzie się zmęczą i tak dalej, i tak dalej, i że właśnie zadziała taki symetryzm patrzenia na oba te okresy. No no, u nas było jak było, prawda, i tak dalej, no ale prawda, nie łamaliśmy aż tak prawa. Prawda. No nie łamali, no bo w tym sensie nie łamali, że może mogli, mogli tworzyć ustawę, tu prezydent Duda akceptowa, prawda? Chociaż sam pamiętam do dzisiaj to jedno zdanie bardzo ważne, które powiedział Jarosław Kaczyński, że dokonaliśmy zmiany ustroju, w kampanii to powiedział. Dokonywanie zmiany ustroju bez zmiany konstytucji no jest po prostu <grytania> intesencją metody PiSu. Prawda? On to przyznał wręcz, że dokonaliśmy zmiany ustroju. Więc takim wyzwaniem się teraz mierzy obecna koalicja rządząca, że właściwie przy każdym ruchu widać, że widać już następne zasieki, już widać, że, to, że jeszcze jest coś. prawda? Przy każdej obecnej sprawie telewizji, prokuratury, sprawie panów Wąsika i Kamińskiego, kolejne zasieki są tworzone. Prawda? I rzeczywiście koalicja ma bardzo trudną sytuację. Zwłaszcza, że jeszcze po tej tak zwanej stronie demokratycznej spotyka się z wielką krytyką. Pani zdecydowała na początku jedno tylko zdanie, a takich zdanie jest mnóstwo, prawda? W każdej gazecie jak otwieram, to widzę teksty takie, powiedzmy niepisowski, to widzę teksty typu, że no, tak nie można, no, aż tak to nie, no, to jest takie klasyczne hasło semetystów, aż tak to nie, prawda? Czyli jak, znaczy jak ma być, jak ma być demokratycznie i konstytucyjnie, skoro jakby nie ma zgody ze strony bardzo wielu komentatorów, publicystów, ekspertów na te zmiany, które się dokonują, prawda? A ponieważ to jeszcze jest kilkanaście miesięcy, to rzeczywiście widać, że te trudności rosną. Jak pani powiedziała, no, PiS jest trochę zaskoczony stanowczością Tuska, ale też mam wrażenie, że ma nadzieję, że ta ekipa, jakby no starając się z tego klinczu wyrwać, będzie dokonywała posunięć ryzykownych, i że przy którymś z tych posunięć, jakby opinia publiczna się zawaha. W tej chwili wydawało się, że bardzo ważne jest dla Donalda Tuska, żeby utrzymać jedność koalicji sejmowej, rządowej, prawda? Ale stawiam tezę taką, że kto wie, czy nieważniejsze jest w tej chwili utrzymanie jedności wyborców, którzy stoją za tą koalicją. Bo PiS liczy na zniecierpliwienie tych ludzi, na nie, tak powiem, takie symboliczne rozejście się ich. Ja w jednym z tekstów napisałem, że ta kolejka wiagodna w zasadzie nie powinna się rozchodzić, żeby te zmiany podtrzymać, które następują. Prawda? I że wydaje się, że PiS teraz już, już zaprzestał rozbijania koalicji w Sejmie, ale zaczął się rozbijaniem koalicji wyborców. Znaczy zaczął, zaczął próbuje tu zasiać wątpliwość. Znajdując duże wsparcie w tej sprawie ze strony symetrystów, chciałabym tutaj nawiązać do jednej kwestii. Mam w sumie dwa pomysły na, na to, o co jeszcze dopytać, ale zacznę od tej pierwszej. Panowie w książce pisaliście właśnie o tym trochę, do czego Pan nawiązał, czyli, że w pewien sposób, może innymi słowami, ale wydźwięk był dokładnie taki, że w pewien sposób Prawo i Sprawiedliwość. Ma większe fory, to znaczy trochę macha się ręką, że wiadomo, że to PIS, prawda, no wiadomo, ja co oni są. Natomiast wobec partii koalicji, wówczas opozycyjnych wobec Prawa i Sprawiedliwości, wobec Zjednoczonej Prawicy, zawsze te standardy były wyższe, to znaczy więcej się od nich oczekiwało. Zresztą z tego czasu politycy platformy PSL-u po, po przegranej w 2015 roku zdarzało im się tak narzekać i mówić, że w zasadzie media zawsze były im nieprzychylne. Jak oni rządzili, to się mierzyli i spisem, i się mierzyli z ogromną krytyką jeszcze środowiska, środowiska wydawało się liberalnego. Zresztą w jednej rozmów w podcaście Adam Jaser o tym, o tym w rozmowie ze mną mówił, że było takie rozżalenie po stronie platformy, że, że nawet właśnie liberalne środowiska tak bardzo nieadekwatnie krytykowały. Pan ma wrażenie, że została ta tendencja do takiego wyśrub, wyśrubowanych standardów w sytuacji no, ekstraordynaryjnej? Znaczy, tego, że moim zdaniem, które już wielokrotnie wygłaszałem i pisałem, Jarosław Kaczyński to miał największą taryfę ulgową ze wszystkich polskich polityków, mimo że sam czuł się najbardziej atakowanym polskim politykiem. Krytyka, która go spotykała w stosunku do tego, co robił, tak naprawdę było, była niczym. Znaczy, po prostu to była naprawdę wielka, trwająca do dzisiaj zresztą taryfa ulgowa na takiej oto zasadzie, że no, PIS wiadomo, jaki jest. No przecież wiadomo, jaki jest Jarosław Kaczyński, prawda? No to nawet nie ma co się w ogóle nad tym skupiać, prawda? Znaczy, PIS wiadomo, co robi, prawda? Jarosław Kaczyński czegoś nie może zrobić, ponieważ elektorat mu na to nie pozwoli, prawda? Znaczy elektorat Pisu był zawsze w ten sposób uświęcony. Znaczy, wiadomo, jak jest elektorat Pisu, przecież, przecież Kaczyński nie może się sprzeciwić swoim wyborcom. Natomiast tego, tego dokładnie tego, czyli sprzeciwiania się wyborcom, prawda? Oczekiwano od drugiej strony, prawda? W ten sposób Kaczyński miał ogromne, ogromne fory. Pani powiedziała, że od tej drugiej strony wymagano więcej, zawsze. I to jest prawda, tylko że myślę, że powody tego są bardziej, powiedziałbym, prozaiczne. To znaczy, wynikają z tego, że, że sama Platforma Obywatelska i Tusk po prostu bardzo wielu środowiskom się nie podobają. I są przez nich, no, nie chcę używać mocnych słów, no ale. Powiedzmy tak, na użytek tej rozmowy, nawet znienawidzone, To znaczy, akurat tej formacji się nie cierpi. Problem polega na tym, że przez całe lata i dzisiaj jest ona największa formacja opozycyjna. I to był ten paradoks, z którym symetryści sobie nie potrafili poradzić. To znaczy, jak, jak oczekiwać pokonania Pisu, nie znosząc organicznie największego ugrupowania antypisowskiego. prawda? Więc to z jednej strony było to, co pani mówi, że się wymagano więcej, od demokratów się wymaga więcej, ale tu jednak tak naprawdę podskórnie większe znaczenie miała ta ogromna niechęć do, do Platformy, która się uwidacznia zresztą dzisiaj, przecież e, dzisiaj też no, jakby ten atak idzie główny na Platformę, uważa się, że no, Bodnar jest zakładnikiem Platformy, kosiniak Kamysz też nic nie mówi, dał się, poddał się całkowicie woli Tuska. No, w tym wszystkim jest takie przekonanie, prawda, że że, 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 że ten, ten największy czynnik, prawda, antypisowski, no i powinien ustąpić, powinien, nie wiem, przekazać pałeczkę komuś innemu, prawda. Ja pamiętam, jak wracał Donald Tusk do polityki z Brukseli w 2021, to też był taki ogromny żal. No, po co on właściwie wraca, prawda? No, przecież wszystko tak się ładnie ułożyło platforma ledwo zipie. Polska 2050 rośnie w siłę, no, Lewica też trochę. No i nagle wraca Tusk i wszystko to chce przewrócić, prawda? No, no i jak okazało się, że pewnie bez niego te, te, tego zwycięstwa by nie było. Więc jak mówię, te wszystkie tendencje, o których Pani powiedziała, które były przed 15 października, teraz się wręcz pogłębiają. No. Przecież na wtedy opozycja no, walczyła dopiero o władzę, a teraz, kiedy konsumuje te władzy, próbuje coś zrobić. Jako rząd, napotyka jeszcze, mam wrażenie, większą krytykę. Znaczy, czasami tak sobie żartujemy, że, że, że symetryści wreszcie, ponieważ wcześniej męczyli się z krytyką opozycji, no bo krytykowanie opozycji, prawda, no, no, no jest trochę wątpliwe, prawda? Powinno się krytykować rządzący. Na no teraz wreszcie może krytykować rządzący, bo ta opozycja stała, stała się władzą, więc. Jest to jakaś ogromna niekonsekwencja. Że w tej książce zresztą wymieniamy wiele paradoksów takiego myślenia semitystycznego, prawda? Że, że, że która prowadzi do tego, że czasami tu się jakieś, widać jakieś zaplątanie, prawda? Takie intelektualne i myślowe. Że wiadomo, wiadomo, że pis jest, prawda, nieakceptowalny. No, wiadomo, że telewizja publiczna zapisu była no, no nie, no, nie do utrzymania, prawda? Ale nie takimi metodami, ale nie w ten sposób, prawda? Ale Gdyby tak naprawdę podsumować te ostatnie opinie w tej sprawie, w tym również tak cytowane przez Panią, to właściwie nie można by nic zrobić. Znaczy po prostu dalej byłoby to, co było, prawda? Dalej, dalej prokuratura byłaby ziobrowa, mówiąc tak kolokwialnie, telewizja dalej byłaby pisowska, prawda? A Maciej Wąsik i Maryszka Kamiński nadal byliby posłami, prawda? Po to, żeby nie drażnić ludzi. E, takim czołowym e, głosicielem tezy, żeby jednak łagodzić i nie drażnić, prawda, jest ostatni profesor Marcin Matczak, który nawołuje do e, łagodzenia napięcia, do deeskalacji, prawda, jako takiego głównego motywu w tej chwili, głównej potrzeby. Co może podać do tego, że prowadzić do tego, że no, w ramach niedrażnienia w ramach łagodzenia nie można niczego zrobić. No bo, bo co na to powie PiS, co na to powie rektorat PiSu. Profesor Maczu używa takiej określenia milcząca większość, prawda, się zirytuje. Mimo, że żadne sondaże nie potwierdzają istnienia tej milczącej większości, która jest zaniepokojona, prawda. Wręcz przeciwnie. A wręcz przeciwnie. No właśnie dlatego się dziwię. Ta intuicja profesora Maczaka wydaje mi się kompletnie chybiona. Ale to, to też jest taki rodzaj właśnie takiego, powiedziałbym, tworzenia pewnej paniki moralnej, co tu się dzieje, prawda. To, ma to prowadzić do takiego wrażenia, że właściwie jest gorzej niż zapis, prawda, bo to jest, to jest końcowy etap tego myślenia: no, że jak ma być tak, no to może lepiej, żeby tej władzy, zmiany władzy w ogóle nie było. Znaczy, ma to wywołać w ludziach takie przerażenie, prawda, ze swojego własnego wyboru, jakiego dokonali 15 października. Co myśmy właściwie zrobili. Prawda? No było jak było, no PiS miał swoje dziwactwa, prawda? miał swoje ekscesy jakieś. Miał ten, no ale teraz nagle robi się nie do zniesienia. Taki jest przekaz. I on wydaje się, dla władzy jest dosyć groźny obecnej władzy. Ale tu mówię, wszystko jest w tej chwili w głowach wyborców. To znaczy, jak oni na ile oni wytrzymają ten nacisk, który jest? Taki nacisk propagandowy, przekazowy który płynie, jak mówię, nie tylko z pis ale płynie również z tej strony, tej strony zwanej demokratyczną. Ale wie Pan, mam takie obserwacje a propos Tuska, a propos takiej ewolucji politycznej, który, o, którą on przeszedł, bo mam wrażenie, że my jednak nowe wcielenie pomimo wszystko obserwujemy Tuska. I tak jak Pan mówił, elektorat taki negatywny wobec samego Tuska jest duży. Taka niechęć wobec Platformy też wśród elektoratów, różny, wśród różnych grup. Natomiast miałam wrażenie, że są dwie bardzo poważne zmiany w nim. To znaczy on wie, że ma duży mandat, bo jednak a propos tego, co powiedziałam, że jest wręcz przeciwnie w kontekście dosłów profesora Matczaka, to jest fakt, że bardzo dużo ludzi popiera twarde rozwiązanie, jeśli chodzi o rozliczenie PiSu. Więc Dokładnie. po pierwsze to jest ten wielki mandat, czyli Donald Tusk wie, że ma za sobą oddech tych ludzi w rozumieniu oczekiwanie ludzi swojego elektoratu, którym tak notabene w okresie swoich pierwszych rządów czasem Platforma i PSL zapominali. Więc jakby tutaj wie, że ma support tych ludzi i jeszcze długo będzie miał. A druga kwestia, ja mam wrażenie, że dzisiaj Donald Tusk mniej się przejmuje trochę tymi wszystkimi nawoływaniami, jaki to on ma być poprawny teraz nagle, bo ma tę misję. Natomiast na kanwie tego, co Pan mówił, o czym rozmawiamy, przyszła mi jedna refleksja. Ja sobie wręcz w książce Panów zaznaczałam ten fragment. Panowie napisaliście, że symetryści w pewien sposób okazali się niekonsekwentni, to znaczy mieli problem. Z kwestiami praworządności i ustroju, to znaczy to wszystko wycinali z tych kwestii ustrojowych. I pisaliście tam, że oni sobie jakby tak bardzo szybko te kwestie praworządności zepchnęli na bok. W istocie przestali o nich dyskutować i wzmocnili te postawy, które zaskutkowały drugą kadencją PiSu. A ja mam trochę przewrotną tezę i jestem ciekawa, co Pan na to. A może jest tak, że właśnie symetryści oddalając kwestie praworządności przegrali na całej linii. Bo jednak mam wrażenie, że tym, co wzmocnił Tusk po swoim powrocie, było to, że on oparł motywację zaangażowania ludzi, które zaskutkowały dużą, dużą frekwencją, na wartościach. Czyli oparł w zasadzie na tym, co zawsze mu zarzucano, że tego nie ma. Bo zawsze mówił, że on jest bezideowy. A on w zasadzie zrobił to, czego nie chcieli symetryści. Włączył kwestię praworządności jako wartości, jako zbioru wartości, i pokazał absolutną odsłonę pragmatyczną praworządności. Znaczy, pokazał, że jeśli państwo będzie silne, instytucje będą silne, to dla zwykłego człowieka będą z tego same korzyści. Więc może yy, yy, symetryści polegli również na tym polu, że próbowali, jak panowie piszecie, opozycję pouczać, jak to ona nic nie rozumie. A może jednak to, że się partie opozycyjne, już nie tylko Platforma przecież, tak mocno trzymały tych wartości praworządności, wolności, tolerancji, szacunku może właśnie dało prawdziwe fundamenty pod to, żeby ludzie wytrzymali ten okres przejściowy, bo oni jasno wyrazili, jakich wartości chcą, a jakich nie chcą. Czasami symetryści już po wyborach chwalili się, że Tusk i cała ta nowa koalicja wygrali, dlatego że słuchali ich rad. Znaczy moim zdaniem to jest kompletnie odwrotnie. Znaczy ja napisałem nie raz, że Tusk wygrał dla dlatego, że kompletnie zlekceważył porady symetrystów i co więcej, utrzyma władzę, tylko ignorując nadal te rady. Faktem jest, że było takie zwątpienie w Platformie, gdzieś tak mniej więcej na przełomie tych dwóch kadencji pisowskich, co do, co do sensu takiego rygorystycznego trzymania się tych zasad praworządnościowych, o których Pani wspominała. Oczywiście było takie poczucie, że może trzeba trochę tutaj odpuścić, że może trzeba się skupić na jednak wątkach socjalnych i tak dalej, i tak, dalej. Eee, tak pójść trochę tropem PiSu, prawda? Oczywiście eee, wielu publicystów bardzo do tego zachęcało. Eee, zdarzały się ogromne teksty polityczne, w których w ogóle słowo praworządność, ustrój, sądownictwo, w ogóle to nie padało. Zdarzały się takie określenia, że to są zgrane melodie, że to już nikogo nie obchodzi. Znaczy, to wynikało z tego, że ustrój państwa już nikogo nie obchodzi. Prawda? Oczywiście tuż po powrocie w 2021 roku powrócił do tych wątków, są uznano za taki zgrzyt wręcz. Ja pamiętam dokładnie, uważano, że, że to już nie ma co do tego wracać, że, prawda, że to trzeba łagodnie, tak w stylu trochę ówczesnego Hołowni, trochę w stylu takiego ówczesnego szefa Platformy Borysa Budki, żeby tak już tak nie stawiać sprawy na ostrzu noża, ale wydaje ja mi się, że tu intuicyjnie, że właśnie trzeba to postawić na ostrzu noża, że że właśnie nie ma innego paliwa, że w sprawach socjalnych nie będzie, nie pójdzie dalej niż, niż Kaczyński, że nie jest w stanie przelicytować go, prawda, ponieważ dla Gaczyńskiego utrzymanie władzy nie ma ceny. Powiedziałem takie w sensie pieniędzy, budżetu i tak dalej. Więc postawił na te sprawy. Pamiętam, że właśnie za to go krytykowano, ale też uważam tak jak, tak jak i panie, że, że to, to był ogromny czynnik tego jego sukcesu 15 października, czyli właśnie postawienie na wartości, ponieważ ta strona demokratyczna no, musi się opierać na wartości. Znaczy jeżeli, jeżeli nie ma tych ustrojowych prawda praworządnościowych pryncypiów, jeżeli z tego się odchodzi, to właśnie już niewiele pozostaje, prawda. Treścią demokracji są właśnie, powiedziałem, takie stałe zasady. Coś, czego, czego zarówno PiS, jak i często symetryści właśnie nie rozumieją, że, że to właśnie na zasadach, na procedurach, prawda? na równości wobec prawa, na sterylności sądownictwa, znaczy polega prawda, no, takie życie wspólnoty demokratycznej. Tu, o tym przypominał i na tym wygrał. Myślę, że on miał tutaj prawdziwą intuicję, która teraz trochę jest wykorzystywana przeciwko niemu. Proszę zwrócić uwagę, że że teraz tu zwalczy z praworządnością, nagina prawo, prawda, i tak dalej i tak dalej. Czyli, czyli jakby symetryści teraz tu znaleźli nową niszę do krytyki. Prawda? No tak, skoro tyle pan mówił o o zasadach praworządności i tak dalej, to dlaczego teraz, dlaczego teraz pan łamie prawo? No tu wracam do tego paradoksu, znaczy jak przywrócić praworządność, prawda, którą pis obwarował takimi wieloma prawda, swoimi murami, twierdzami i zasiekami. Prawda? Że to, to, to jest ten właśnie moment, właśnie najtrudniejszy. Znaczy jak przekonać ludzi, że chce się przywrócić praworządność? Yy, i należy to robić no, metodami takimi, jakie są dostępne. To znaczy przywrócić właściwy stan, no mówię, metodami, które prawo nie wyklucza, które, które są zgodne z pewnymi interpretacjami prawnymi. I tu jak mówię, jakby wracam do tego wątku cierpliwości, że to właściwie wszystko zależy teraz od cierpliwości. Znaczy w tej chwili sądarze Pokazują, zarówno dotyczące konkretnych spraw, jak pani powiedziała, jak i partyjne, pokazują, że ta cierpliwość jest. Znaczy, wciąż, wciąż ludzie są skłonni popierać to, co się dzieje, ale PiS liczy na to, że nastąpi jakiś moment przełomu. I to nie tylko ta, nie, nie w tym sensie, że nagle ludzie stwierdzą, że, że, że PiS jest lepszy, prawda i tak dalej, tylko że poczują jakieś znużenie jakiś rodzaj, prawda, zniechęcenia, może z niesmaczenia i jakby się wycofają, znaczy wycofają się poparciem, bo w jednym przyznaję rację, powiedziałem ekspertom i e, spin doktorom PiSu, że ta frekwencja, jaka była 15 października, może być bardzo trudna do powtórzenia. To jest ogromne, jak pani powiedziała, pani powiedziała o tym, to jest, jest to również ogromne zobowiązanie dla samego Tuska, Panie rząd, wie, musi sobie zdawać z tego sprawę, że to poparcie może się już nie powtórzyć. Tak I jest. Że, I że jeżeli teraz nie wykorzysta tej szansy, to może już jej kolejnej nie dostać, bo to jest, to jest była frekwencja historyczna, trzeba to jasno podkreślić historyczna frekwencja. Ona zmieniła wszystko. Pani to ja, ja tak w, swoje, w swojej działalności obserwatora polityki, a robię to już od trzydziestu kilku lat. Miałem tylko dwa zaskoczenia, tylko dwie rzeczy w ciągu tych 30 paru lat mnie zaskoczyły. Pierwszą rzeczą było zwycięstwo Andrzeja Dudy w 2015 roku. Nikt tego nie przewidział, przyznaję bez bicia, że ja również nie. Absolutnie nie przewidziałem tego. I drugim e, zaskoczeniem była ta frekwencja. Znaczy to były, nie, nie było większych y, większych niespodzianek dla mnie niż te dwie. Więc y, i zarówno zwycięstwo Andrzeja Dudy zmieniło polską historię, prawda, najnowszą, i ta frekwencja też ma szansę ją zmienić. Tylko, jak mówię, stanowczość. Ja napisałem niedawno, że tu z, zdaj sobie z tego sprawę, i ci nie może cofnąć o krok. Czy cofniecie się o krok spowoduje, no, że, że właściwie zaneguje sens tych zmian. Zaneguje. Napisałem jeden z tekstów. Co, co, co też jakby spotkało się z takim, prawda, no, pewną krytyką, że na przykład, nie wiem, ponowny powrót do telewizji publicznej dawnej ekipy, prawda, na skutek jakichś tam wyroków sądowych, no byłby dla Tuska i całej całej ekipy rządzącej obecnie katastrofą, że to by pokazało, że, no, że, że nie dała sobie rady z pisem, prawda? A ludzie w gruncie rzeczy lubią stanowczość, moim zdaniem, lubią, lubią takie poczucie mocy, prawda? Lubią, że partia, którą wybrała, coś może, prawda? Pis na tej brutalności jechał przez 8 lat, znaczy pis przez 8 lat korzystał z tego właśnie takiego podskórnego społecznego przekonania, że ktoś, kto jest bezceremonialny, a czasami brutalny. To jest pewny swoich racji, prawda? pewny swojej siły, i teraz przed tym wyzwaniem stoi, stoi, stoi nowy, nowy rząd. Że, 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 jeżeli się okaże, że słaby, jeżeli się okaże, że musisz czegoś rezygnować, że, się musi, że musi cofać, to taki już nawet czysto niepolityczny, ale psychologiczny mechanizm, może się obrócić przeciwko niej. I to jest dlatego mówię, że trwa niesłychanie znacząca próba sił. Nie premier Morawiecki były premier. Powiedział, że decydujące będzie najbliższe kilkanaście tygodni. Nawet nie, nie kilkanaście miesięcy, które są do wyboru prezydenckiego, ale kilkanaście tygodni. Rzeczywiście, i tu ja się z nim zgadzam. Że przez te kilkanaście najbliższych tygodni, jakby ten układ sił się wyklaruje. Znaczy, bo okaże się, co kto może. Znaczy, ile może pis, na ile może blokować, a ile realnie jest w stanie przewalczyć nowa koalicja. Także to jest. Kluczowy moment w tej chwili. Tak mówiliśmy czasami, że przed wyborami, no, że po wyborach rzeczywiście no, wreszcie wreszcie ludzie odpoczną. Nie, nie, ale, nie odp nie. ale nie odpoczną, ponieważ mówię, wybory trwają dalej. W rzeczy trwają dalej. Nie zanosi się na to, tym bardziej, że mamy bardzo polityczną wiosnę, zatem nie ma mowy o żadnym ustąpieniu. Natomiast ja się zgadzam, że ta skuteczność, która przez lata była znakiem rozpoznawczym zjednoczonej prawicy i te przecież całe wieki. Kaczyński oskarżał Tuska o imposybilizm, więc jakby Tusk stara się najwyraźniej pokazać, że on bardzo skutecznie z tym imposybilizmem teraz walczy. Przepraszam, że przez przecież, przecież Zbigniew Zioblo również powiedział, przecież na odchodne, pamięta może pani, no o tych fujarach słynnych, prawda? Tak. tak, tak, tak. No i właśnie to, 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 jest, to, to jest dokładnie to, znaczy yy, yy, że, 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 że ci nowi rządzący to sobie nie poradzą, prawda, że Albo się skłócą, no na razie się nie kłócą, ale może się i skłócą, nie poradzą sobie, są za słabi, cofną się, prawda? Nie warto, to jest istotne, nie warto z nową ekipą wiązać swoich karier. Nadzieję, proszę zwrócić uwagę, jak się, się zachowują prokuratorowie, jak się zachowuje część sędziów, prawda? Jak się zachowują sędziowie w Sądzie Najwyższym. Oni wciąż się zachowują tak, jakby pis rządził. To znaczy w tym sensie, że ten komunikat wydaje się działa. I mam wrażenie, że że wiele, wiele urzędników być może policjantów być może również prywatny biznes, który tu jest też istotny. Jakby wciąż podskórnie bardziej obawiają się Pisu, gdyby powrócił, niż obecnej władzy. To jest też ten mechanizm, który PiS próbuje wtłoczyć świadomość społeczną, że uwaga może Platforma się potrafi mścić, ale my się potrafimy mścić znacznie bardziej. Prawda? Więc jakby uważajcie, bo jakby wrócimy, to my zrobimy porządek. Prawda? To takie groźby są wręcz formułowane prawda? i wobec marszałka Hołowni, i wobec Tuska, i wobec ministrów, prawda? wobec ministra Sienkiewicza, bo razie będziecie ukarani. Prawda? I to jest komunikat nie tylko do tych osób, to jest komunikat w ogóle rzucany do wszystkich. Uważajcie, bo my jak wrócimy, to naprawdę się zemścimy. I dlatego wydaje się, że sukcesem nowej władzy będzie stworzenie kontr, kontrwrażenia takiego, że my tu zostaliśmy na dłużej, prawda? że my porządzimy trochę, na pewno kadencję, może dwie. I ten, ten przełom psychologiczny, mam wrażenie, się jeszcze nie dokonał. To znaczy, nie, nie ma tej pełnej świadomości, że to jest władza na dłużej. Że wciąż jakby jest taki stan, właśnie, mówię, jest wciąż wracą tego określenia stan przejściowy, że to się jeszcze do końca nie wyklarowało. Prawda? Kiedy się wyklaruje, to wtedy dopiero ta władza będzie mogła odetchnąć, że, jakby, no, jakby, że naprawdę objęła władzę de facto. Prawda? I te, te, te wydarzenia ostatniego czasu prawda, są, są tutaj kluczowe. No i chodzi też moim zdaniem nie, nie tylko o to, żeby przywrócić pewien porządek, ale również, żeby wyciągnąć wnioski z tych ośmiu lat. To znaczy, z mojej perspektywy, obszaru, którym ja się naukowo zajmuję, mhm. bardzo istotne jest to, żeby się ten rząd zreflektował, ten nowy rząd, i tak naprawdę pozabezpieczał solidnie te instytucje przed jakby politykami, którzy mogą mieć inklinację, a władza wiadomo deprawuje, do tego, żeby próbować tak ordynarnie te instytucje zawłaszczać, więc to będzie pewnego rodzaju też sprawdzian, takie samoograniczenie dla tych nowych rządzących, ale jedno jeszcze mnie na kanwie tego procesu, w którym my wchodzimy i obserwujemy, zastanawia. W bardzo dobrej rozmowie z samym Harrisem, Timothy Snyder pisze o absolutnej takiej, on cytuje, Erozji norm uczciwej rozmowy. Nie oczywiście, on, analizując rządy, rządy autokratyczne, czy partie autokratyczne, czy polityków, mówi o tym, jak się zdewastowała strefa, sfera publiczna i dyskusji, co zresztą jest kompatybilne z badaniami zawczyni My mówimy o zakłóconej komunikacji tak naprawdę politycznej i publicznej, dlatego że w zasadzie fakty, kłamstwa, manipulacje są na równi z faktami. I, i w zasadzie to mnie bardzo martwi z dwóch powodów. Po pierwsze, z powodu jakości, oczywiście, debaty publicznej, komunikacji politycznej, ale z drugiej strony w kontekście pojednania, dlatego że Donald Tusk w kampanii bardzo dużo mówił o tym pojednaniu. I teraz, w momencie, kiedy my funkcjonujemy w systemie, w którym każdy ma swoje, swoją prawdę, każdy ma swoje media, każdy ma swoje fakty, każdy ma swoje interpretacje, no. Jak może dojść do jakiegokolwiek po, pojednania, skoro my nie mamy fundamentalnej, jakby fu, fundamentalnej zgody na rozumienie pewnych pojęć? Jakie ma pan e, e, poczucie, panie redaktorze? Czy to pojednanie jest możliwe? To jest po pierwsze, przy takim głębokim pęknięciu i też zupełnie różnej definiowaniu rzeczywistości. Czy to pojednanie jest możliwe w obliczu no, destrukcji, jaka w debacie publicznej de facto panuje? I wreszcie, jaką rolę państwo jako dziennikarze, polityczni możecie odegrać w tej próbie, nie wiem, pojednania społecznego. Tak, ta, no jest, jest taki postulat ostatnio, żeby się wreszcie pojednać. Sama Pani powiedziała, że na co o tym mówił, tylko on to wymieniał na końcu, nie jako to pojednanie po rozliczeniu, naprawieniu krzywd i tak dalej. Rzeczywiście to, to jest trudny problem, zresztą piszą o, tym również, piszą o tym również wielu publicystów. Nie tylko symetrystów, oni oczywiście nawołują do tego jak najszybciej, do tego pojednania, porozumienia się nie wiem, z, pod patronatem prezydenta Dudy i tak dalej. To już o tym mówiliśmy. Więc oczywiście to jest bardzo trudne, pani powiedziała, to są właśnie przy nieporównywalnych, jakby powiedziałem, systemach wartości. A jeszcze przy własnych faktach, o których Pani powiedziała, każda strona ma własne fakty, zresztą prezydent Trump wprowadził pojęcie, że, że ma się własne fakty, co moim zdaniem miało, jakby powiedział, dewastują, dewastujący wpływ na debatę publiczną, absolutnie dewastujący, prawda? bo to, to, że każdy ma opinię, no to jeszcze, prawda, no to jest naturalne, że każdy ma opinię, ale że się ma własne fakty, to zdewastowało scenę publiczną. Otóż ja myślę, że ja powiem szczerze, ja takie pojednanie tych dwóch systemów i elektoratów nie wierzę, ponieważ wymagałoby to jakiś rodzaju negocjacji. Znaczy negocjacji. A moim zdaniem nie da się negocjować ustroju liberalnej demokracji. Znaczy nie da się tak, że powiedzieć, że, no, że pewne rozwiązania, które PIS prowadził w zakresie wiem, sądownictwa czy czy, czy innych instytucji, prawda, no to my to jakoś zaakceptujemy częściowo, prawda że my znajdziemy jakiś środek. Otóż no nie ma, nie ma ustrojowego środka. Prawda. Albo jest twój podział władzy, albo go nie ma. Znaczy nie ma, nie ma dwu i pół podziału władzy, prawda. Więc to jest raczej znaczy niemożliwe. Pani pyta o rolę dziennikarzy. I role, ale no, jest, no podobna jest jak moim zdanie polityków. Znaczy... Jeżeli nie ma pojednania, to trzeba jakby gromadzić pod ludzi pod własnym systemem wartości. Prawda? Znaczy, pokazywać im przewagę liberalnej demokracji nad innymi ustrojami i zadawać nieustannie pytanie, no, który ustrój wolicie po prostu. Znaczy, ponieważ kompromisu między autokracją a liberalną demokracją nigdy nie może być. On jest niemożliwy. I to trzeba ludziom uświadamiać, że jest albo jeden system, albo drugi. Nie ma środka w tej sprawie, nie ma trzeciej drogi. Prawda? Tu mówię o z małych liter, nie, nie, nie z dużych, że tutaj po prostu trzeba coś wybrać. I jedyną metodą tutaj jest jakby pokazywanie przewag liberalnej demokracji, która chroni prawa obywatelskie, która chroni procedury prawda, sterylne, która chroni pewnego obywatela przed władzą przede wszystkim, chroni obywatela przed władzą, to jest najważniejsze. I że ten system ma w gruncie czy wiele przewag. Nawet jeżeli się wydaje, że czasami jest powolny, czasami mniej skuteczny, prawda? czasami jakby irytujący wręcz nawet. Prawda? Tak Unia Europejska irytuje wiele osób, ponieważ tam trzeba wszystko uzgadniać, trzeba wszystko prawda, konsultować. Prawda? To ludzie mają już tego dość, ale w gruncie rzeczy w interesie obywateli jest to, aby chroniła ich właśnie liberalna demokracja z niezależnym sądownictwem. Oczywiście przy wszystkich błędach, jakie powstają. Ale błędy liberalnej demokracji są, są błędami, właśnie, i usterkami. Natomiast autokracja z tych wszystkich błędów robi system. Na tym polega zasadniczo Robi system. Znaczy, jeżeli coś się dzieje, na w sądownictwie liberalnej demokracji, no to dochodzi do jakiegoś nieprawidłowości, to ona jest naprawiana, ta nieprawidłowość. Natomiast chodzi o to, że PiS wprowadził prawda, aberracje i ekscesy do systemu. PiS zalegalizował, prawda? podległość partyjną jako normę państwową. I to jest wydaje się główna kwestia, jeżeli chodzi o pojednanie, że mówię, zdobywanie raczej ludzi do zasad liberalnej demokracji, pozyskiwanie, przekonywanie, a nie szukanie porozumienia i uzgadniania faktów, bo fakty są jedne, nie ma dwóch faktów. Tak, i na tej, na, mając nadzieję, że tak się stanie, tym bardziej w obliczu potężnych procesów, za chwilę mamy wybory Stanów Zjednoczonych. E, z dużym niepokojem patrzymy na poparcie radykalnych ugrupowań u naszych sąsiadów zachodnich, więc e, na pewno te trendy takie ogólnoświatowe są bardzo niepokojące. Populiści z tendencjami do autokratycznego myślenia i działania mają się bardzo dobrze, więc, e, więc rzeczywiście, żebyśmy nie wpadli w taką spiralę, potrzeba jest, tego, o czym Pan mówił, gruntowania pewnych wartości. Natomiast ja też z dużą nadzieją patrzę na przemianę takiego sposobu komunikacji nowego rządu z doborcami. Dlatego, że ja od zawsze taka byłam bardzo krytyczna wobec sposobów, w jaki wcześniej platforma PSL się komunikowała, później w opozycji, jak ta komunikacja wyglądała teraz. Też to jest jeden obszar, w którym widzę pewną różnicę i być może wyciągnięte wnioski, więc tu upatruję również, również nadziei. Nie będziemy się nudzić, panie redaktorze. Mam nadzieję. No, z pewnością nie. Takie Serdecznie panu dziękuję za tę rozmowę. Ja, ja bardzo dziękuję. Naszym słuchaczom i słuchaczkom, którzy jeszcze nie mieli w ręku symetrystów, jak pomaga się autokratycznej władzy, ja oczywiście absolutnie zachęcam, bo to jest po prostu książka na jeden wieczór. Pochłoniecie państwo z dużym zainteresowaniem. Serdecznie. Bardzo dziękuję, dziękuję za miłą opinię. Do zobaczenia przy okazji różnych komentarzy wspólnych. Do widzenia. Dzięki. Dzięki. Dzięki za Wasz czas. Dziękuję, że wysłuchaliście tej rozmowy. Niezmiennie wielkie dzięki dla wszystkich moich patronów, którzy na platformie patronite.pl wspierają ten projekt. A szczególnie podziękowania. Duże podziękowania dla Marcin Walkow, Beata Michała Michał Szymanderski-Pastryk i Hemeraldo Bosch Service. Wielkie dzięki, dzięki Waszemu wsparciu mogę prowadzić ten kanał i myśleć o jego rozwoju. Dziękuję bardzo, dołączajcie do naszej społeczności na Patronite. Jeśli podoba Wam się kanał, subskrybujcie, będzie mi oczywiście bardzo miło. Komentujcie, dyskutujcie, ja z ogromną przyjemnością... Um, te Wasze komentarze czytam i, i odpowiadam. Zatem piszcie, co myślicie, do jakich refleksji Was ta rozmowa doprowadziła. Ja oczywiście zapraszam już dziś, za dwa tygodnie, kolejna rozmowa z gościem. Dzięki, do usłyszenia, do zobaczenia.